tym filmie kupiłem 7 samochodów. 7 samochodów przerobimy, aby następnie wszystkie 7 znalazły nowego właściciela. Ja jestem Budda, a jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to witam cię bardzo serdecznie. Zacznijmy od początku. Pierwsze sekundy filmu i już widzicie mnie w samych gaciach. No, dobrze się zapowiada. Witam, jest 28 sierpnia, czyli zasadniczo dawno, dawno temu. Jest godzina 6:11 rano. Jeśli wstanę i zebrane jest o tej porze, to znaczy, że będzie coś dużego. Morda jeszcze ostro spuchnięta. Jak to nagrywamy, jest 3 dni po dość pamiętnym wyrywaniu zębów. Zakończenie. Jest to zaszczepienie. I nawet się nam to wszystko zrymowało. Kulturka. Ładujemy się do sprintera i ruszamy w Polskę. Siepkę umyć czy nie umyć? Oj, 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 jednak nie. Good diesel. Normalnie. Diesel, good diesel and good fuel. Benzin. Benzin, yes. Przystanek numer 1 to Toruń. Następnie przejedziemy na przykład do Gdańska, a łącznie takich przystanków będzie na naszej trasie 4. Ze względu na to, że my w tym materiale odbierzemy sobie 4 samochody z salonu. I umówmy się, że odbiór już jednego nowego auta z salonu to wydarzenie całkiem niezłe na osobny film. My natomiast odbierzemy sobie 4 i mało tego wszystkiego, wszystkie 4 w tym filmie przerobimy. I właśnie rozpoczynamy kręcenie materiału, który pewnie będziemy dla was realizować przez kilka najbliższych miesięcy, bo na przykład już tydzień temu zamówiliśmy kilkadziesiąt części ze Stanów Zjednoczonych i z Japonii, które będą do nas szły przez minimum 8-9 tygodni. A my chcemy wam pokazać wszystko, od A do Z. Od samego odbioru, aż po sam koniec, jak te samochody będą gotowe, a następnie wszystkie z tych 4 samochodów zgarniecie wy, jako moi odbiorcy. I ta akcja rozpoczyna się już za tydzień, więc myślę, że tym filmem rozpoczynamy, śmiało i nieskromnie powiem, chyba pisanie historii. I tak jak powiedziałem, rozpoczynamy sobie od Torunia, ale tak nie byle jak. Tak z delikatnym rozmachem i przytupem. Może co powiecie na najnowsze Audi RS6 C8? Tak, tak sobie zaczniemy. W moich snach! Nie teraz. W moich snach! Wciąż Warszawa, teraz chyba. W moich snach! To nie jest na ryj. Nie znaczy, że jest. 00 do W11. Czekaj. Dyktujesz mi ten? Nie. To nie był przebieg. Grażyna czekałaś, ja przez telefon jej podam przebieg auta. I ja odebrałem 00 do W11, a to myślała, że ja jej dyktuję. Jak już dojechaliśmy na miejsce, to chyba nikt z was nie pomyślał, że odbierzemy samochód z salonu w jakimś niepoważnym obuwiu, w takim zwykłym, nie? Już sięgam po to poważne. Cyk jeden, cyk drugi, zamykam walizę, wjeżdżam tam, jak człowiek. Ty nam sprzedawałeś ten samochód? Tak. A miałeś kiedyś sytuację, że szedłeś rano do pracy i nie wiedziałeś, że sprzedasz RS-a i szedłeś do pracy i sprzedałeś RS-a? Tak szybki temat, no to jesteś wyjątkowy. A, dobra, czyli jednak było szybko. Tak. No to było, super. Było. Dacie jakieś gratisiki, jakieś kubeczki, długopisy, bluzy macie? Coś tam przygotowane. Super, petarda, bo my też bardzo lubimy takie gratisiki. A mi jest prośba ogromna do ciebie. No? Mamy dwóch synów naszych tak. pracowników. Bardzo chcą autograf i spoko. Zdjęcie. To zrobimy tak, autograf i zdjęcie za kubeczki i długopisy. Dobrze, długopisy. No i petarda. I'm not gonna lie. Dollar has gone on Yagi, her brain fried. My lady popping Zenny, out of lady popping Molly. Why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Keep on heading if you want. I drive it like a nut. I don't wanna hear you. Jiggy John, I ain't you know. Like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though. So she... Niejednokrotnie u mnie w materiałach powtarzałem już, że Audi RS6 C8 bardzo mi się podoba. Bardzo podobają mi się reflektory, linia tego samochodu niezmiennie już od C7. No a jak do tego wszystkiego dołożymy to wszystko, co mamy w planach, a właściwie co mamy już zamówione, a nie mamy w planach, no to myślę, że to będzie mokry sen każdego fana tej marki. Odsłaniamy?
Marlin Exclusive, nazywa się Sano Marlin. Jeden z wyjątkowych kolorów i do RS-a naprawdę wygląda fantastycznie. Ty, no dobrze to wygląda. Świetnie, ale przy RS-ówce jeszcze w pakiecie czerwym, z czarnymi lusterkami, to naprawdę wygląda ogólnie. Fajne, dzięki. Mamy jasne. Petarda. Idę do środka. Przede wszystkim C8 od C7 różni się wnętrzem. Mamy tutaj już totalnie nowe wnętrze od Audi. No mamy już naprawdę bardzo duże te wyświetlacze. Cały panel od sterowania klimatyzacją, cały virtual cockpit, duży wyświetlacz w tym miejscu. RS6 to już zdecydowanie jeden z wyższych modelów tego producenta. My zobaczymy, jak gada. Natomiast jeżeli nie gada, to obiecuję wam, że jeszcze w tym filmie będzie gadać. On gada! Gada, blata, pełny serwis! Jak na odbiór samochodu w 2023 roku, to jesteście super fajni. O kurde! Ej, też się zaskoczyłeś, nie? No. Spoko jest. Jak się na tym nowym Dynamika włącza? Kamil w 10 sekundzie odbioru samochodu grzebie przy wydechu. Nie możemy teraz zakręcić wyżej niż 3000 obrotów. Mamy jeszcze ikonkę zimnego silnika. O, teraz szedł nam ze ssania. No, kurde, daj to z tyłu. Jest. Jest potencjał. No, to V8 to V8 i rzeczywiście no, te lata produkcji wymuszają już na producentach usypianie tych wydechów, ale jeżeli jest potencjał, to obiecuję wam, że i tak go wykorzystamy. Klapek luźno lata, luźno się też kwity podpisują, papierologia 2 minuty i słuchajcie. Do samochodu dostajecie również 3 takie kartki, a rzeczy najważniejsze, które was interesują, to sportowy układ wydechowy RS już w serii. I tak go poprawimy. Hak holowniczy, rzadkość w RS6, natomiast można sobie podpiąć przyczepkę i pojechać na przykład na skutery wodne, albo na skutery śnieżne, albo chcecie sobie na działkę zawieźć 0,5 tony drewna do kominka, to sobie zawieziecie. Zawieszenie sportowe RS Plus Dynamic Ride Control, samochód zdecydowanie twardszy, samochód, nawet jeżeli będziecie chcieli pojechać na tor, to zdecydowanie bardziej sportowo usposobiony. I na drugiej stronie to, co według mnie kluczowe, a mianowicie pakiet RS Dynamic Plus, czyli mamy ceramikę w tym samochodzie, mamy prędkość maksymalną, o, taką skromniutką 305 km na godzinę i gdyby tego było mało, reflektory przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi. Kto kiedykolwiek z was, kiedykolwiek na laserach jeździł, ten wie, że w nocy jeździ się jak za dnia. No i choć temat RS-owy dopiero rozpoczęliśmy, to już będziemy go powoli kończyć. Moi kochani, tablice rejestracyjne, ale oprócz tego cena katalogowa. 854 890 zł. Oprócz tego już teraz mogę wam powiedzieć, że mamy zamówione części za ponad 100 tysięcy i zbliżamy się do wartości miliona. A uwaga, w tym momencie słuchajcie mnie uważnie, nie rozmawiamy jeszcze o nagrodzie głównej. Lecimy dalej. Fajnie, fajnie. Potężny sprzęt. A, i byłbym zapomniał. Gratisy nam dali. Kochani. No bo mam manię. Wiekone, jak pan każdego po kubeczku, proszę bardzo. To może tu wrzucę na razie. Ja, to dziękujemy, super było i polecamy się na przyszłość. A ja jeszcze sobie jednego pytania. A bierz wszystkie, proszę bardzo. Dziękuję. Życzenia dobrego. Zajebisz we wpierniki. Oprócz fantów jest też 1000 do wykorzystania na jakieś ciuchy, akcesoria, breloki, parasolki. Możesz od stóp do głów od Audi chodzić, jak wygrasz. A, no i możecie się jeszcze zastanawiać, czy mi się coś nie pojebało, jak tak powiedziałem. Nie rozmawiamy jeszcze o nagrodzie głównej. Podkreślam, RS6 to jeszcze nie jest nagroda główna. No, jest wysoko. To jest kurwa wysoko. Zasiadam ze swoją Lubą i przystanek numer 2, Gdańsk. Czy mimo, że w pierwszych minutach tego materiału to będziemy wchodzić już do drugiego salonu samochodowego? No, odpowiedź brzmi to jasne, że tak. Natomiast czy my wciąż jesteśmy tylko i wyłącznie przy temacie nagród dodatkowych, panie Tadeuszu? Nie wiem, choć się domyślam. No to skoro to już właściwie jasne, to Toyota Supra MK5. Chodźmy do środka. A w środku czeka na nas już konkretnie ona. Wszedłem w klapeczku, na luzie sobie odebrałem. Natomiast akustyka w tym pomieszczeniu jest naprawdę bardzo średnia, więc to chyba najlepszy moment, żebyście się zapoznali z tym, jak seryjna Supra się tutaj prezentuje, ale nie przywiązujcie się za bardzo, no bo długo taka nie zostanie. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. O kurde, ledwo wsiadłem. Masz nagrane, jak się prawie złamałem? Tak.
Gościu, fotel nie jest przesunięty, czekaj, bo to jest dwuosobowy samochód. I właśnie to jest piękne, że on jest zupełnie innym samochodem niż RS6. Natomiast to, co ja chcę wam teraz w tym momencie przekazać, to niesamowita rzecz właściwie na rynku w dzisiejszych czasach. Jak była kupowana pierwsza Supra, ota lata temu na kanale, a dokładnie to lat, no myślę, że już 3 lata temu, to słuchajcie, kosztowała ona praktycznie co do złotówki tyle samo. 344 tysiące brutto na wyjeździe z salonu. I uwaga, dołożymy do niej tutaj w okolicach 100-120 tysięcy. Złoty. Tak, 100, 120 tysięcy. Chłopie, ja z przyszłości jestem i ci już teraz mogę powiedzieć i wam też wszystkim mogę powiedzieć, że z tych 100, 120 twoich to się 250 tysięcy prawie zrobiło. Prawie 250 tysięcy żeście Suprę wpakowali, ale mogłeś nie wiedzieć wtedy, kiedy żeś tam jeszcze siedział i to gadał. Więc ja wam mówię teraz. No i wracam z powrotem do siebie, a wy wracajcie oglądać dalej. Więc suma będzie naprawdę piękna, ale dążę do tego, że te Supry naprawdę zajebiście trzymają wartość. A chłopaki tutaj w salonie mówią, że kwestia GR Yarisa oraz nowej Supry, 15 minut, jeden telefon, jak tylko jakiś samochód się pojawia i ten samochód znika. Zobaczmy jak brzmi, bo brzmieć będzie dobrze, ale jak jest na chwilę obecną? Chujowo, dość, nie? No, nic. Nie no, masakra. Zawód i dużo wstydu. No wstyd. Wstyd, nie? Ale tak nie będzie, nie będzie. Wyjeżdżamy i lecimy z tematem dalej. Kto z was chciałby jeździć taką oto superką? Wszystkie spoty, zloty, wyjazdy, wakacje. Zabierasz sobie dupeczkę, chwytasz za kolano. Zupełnie inny typ samochodu niż RS6 i to właśnie jest kluczem. Różnorodność. Zamykaj te drzwi i wyjeżdż. Nowej Supry już nie można w ogóle zamawiać. To jest ultra mocne i ważne info dla was. Zakupić można było tylko te, które zamówione do lipca 2023. 3-litrowy piec, nie ma co się oszukiwać, od BMW raczej pancerny. Skrzynia również pancerna. Sam decydujesz, czy chcesz to modzić na 500, właściwie samym programem, 700, nieco więcej zabawy, czy tam pod 1000 i idziesz w przebudowę silnika. Realna wartość po modach to będzie coś około 450 klocków, chociaż w dalszej części odcinka może się okazać, że bezcenna trochę będzie. Nie spoileruję, natomiast oglądajcie. My zajmiemy się tematem stylistyczno-wizualnym, bo wszyscy są zgodni. Toyota wypuściła nową Suprę w oczekiwaniu, że nowi właściciele będą je przerabiać, tak samo jak przyjęło się w przypadku MK4. Nie no, zajebiście to na pewno wygląda. O kurde. Nie no, pięknie to wygląda, powiem wam, Bartku, jest git. Pięknie się nam tutaj Japonia z Europą spotkała, buzi sobie prawie dali. No nie! Dziecko by było z tego. Trzyosobowe. Kurwa, trzyosobowe by było, no. Przepraszam, halo, chciałbym zapytać Daniela, naszego montażysty. Daniel, która jest minuta filmu? No, 13 jest. No to tak jak mówisz, to tak w sam raz, żeby wejść do trzeciego już salonu samochodowego i przejść powoli do tematu nagród głównych, a mówię w liczbie mnogiej nie bez powodu, jako że znowu przyjechaliśmy podwójną przyczepą, a wejdziemy sobie nie do jednego salonu, tylko do dwóch. Mało tego wszystkiego, żeby dostać te samochody, musieliśmy pofatygować się bezpośrednio do Niemiec, jako że w Polsce w takich konfiguracjach, o ile w ogóle w jakichkolwiek, są totalnie niedostępne. Chodźmy, wyjaśnię. Boss, I'm Kamil, and this is the Touring. Hard to find in Poland. Yeah, well, here not such big problem. With those seats, it's impossible in Poland. Okay. I got only one, my own. Need second one. Yeah, now you have it. Yeah. Petarda. Nawet dwa komplety są. Siemano, jesteś już w pracy czy jeszcze nie? A, dobra. Bo mam takie pytanie techniczne. Jak się teraz zamówi Touringa w Polsce, to ile się na niego czeka? No ja bym ci powiedział, ale mówimy o takim z karbonami, no, nie? No mówimy o takim na fajnym wyposażeniu, na kubełkowych fotelach tych karbonowych i tak dalej. Nie najwcześniej w granicach kwietnia przyszłego roku. Kwietnia przyszłego roku? No. Okej. Okay. Dobra, czyli... Na karbonach, tak to bardzo deficytowy dalej. No wiem, ale te karbonowe fotele są niezbędne, nie? Ja wiem. No, dobra, czyli między 8 a 12 miesięcy. No, tak bym powiedział. Dobra, dziękuję ci pięknie. Spoko.
Hej. Między 8 a 12 miesięcy i pewnie się już domyślacie, że ten telefon nie był bez powodu. Moi kochani, przedstawiam wam BMW M3 Touring. Nie dość, że koloru indywidual, to jeszcze do tego wszystkiego na fotelach, które są towarem absolutnie deficytowym, ponieważ ja respektuję to, co powiedziałem w filmie z budowy Supry. Nowa MK bez tych foteli jest jak, nie wiem, wybrakowana? Tak tylko chciałem dodać, bo przy pakowaniu zobaczyłem je od tyłu i tak mnie tknęło. I nie będę udawał, bo ja już je widziałem. Mam nawet do niego dwa komplety kluczyków, które jeszcze są moje, ale już niedługo. Bo niedługo tu raz będzie należał do kogoś z was. Zobacz, jak się prezentuje. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win, I'm going up. I dla mnie to jest tak absurdalnie absurdalne, że my jesteśmy teraz przy nagrodzie głównej, która będzie do wygrania, ale to nie jest jeszcze 100% nagrody głównej, bo zaraz pojedziemy do salonu Mercedesa i kupimy A45S AMG. Natomiast moi kochani, dlaczego to jest tak bardzo absurdalne i dlaczego ja tutaj wręcz chyba dostaje głupawki. No dlatego, że jest to samochód, który w Polsce, tak jak sami słyszeliście, czas oczekiwania między 8 a 12 miesięcy. To jest absurdalne. No i jeszcze absurdalnym jest to, że jak wpiszemy sobie w kalkulator, to ten samochód na gotowo wyszedł nas 712 tysięcy i 512 zł, a nie dorzuciliśmy jeszcze do niego rzeczy, które do niego wsadzimy, a mało tego wszystkiego, wsadzimy je w jednym materiale z tym, jak go odebraliśmy, a na to dorzucimy jeszcze A45S AMG i właśnie oficjalnie wam zapowiadam, że Supra trzecie miejsce, RS6 drugie miejsce, a pierwsze miejsce to pierwszy raz w historii dwa samochody, moi kochani. I mówię w 100% poważnie, po raz pierwszy w historii możesz i mieć samochód, i skeszować samochód, żeby mieć dużo pieniążków, albo możesz mieć jeszcze więcej pieniążków, albo drugi samochód będziesz mógł przekazać swojemu bratu, siostrze, mamie, a może swojej dziewczynie, a może jeżeli wygra dziewczyna, to swojemu facetowi. O tych samochodach jeszcze wam poopowiadam, bo wszystko pakuję w jeden materiał, ale tymczasem 160 km po ostatni do odbioru A45S AMG. Lecimy, moi kochani. Chodź, chodź, jeszcze sekundka. Proszę pana operatora, żeby stanął tak. Widać cały samochód? Widać? Widać. No to dobrze. I teraz on zajmuje cały kadr. Ja wam pokazuję, jak ten lakier wygląda w słońcu, a wygląda naprawdę, no jest kurwa kocur. Natomiast jeżeli okleimy go na jakiś inny kolor, to sam po wygraniu zdecydujesz. Najwyżej dzień roboty ściągamy, zostawiamy ten, albo zostawisz ten, w który go okleimy, jeżeli takiego wrapa będziemy wrzucać. Dobra, fajnie, fajnie, że już wiesz, co jest do wygrania. Teraz już mogę wydalać. Dalej nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Nie no, co to już w serii? Bez obniżenia, bez wydechu, bez dystansów. To już wygląda zapakowane na tą lawetę jak jakiś absurd. Taką fotę sobie walisz cyk, na Instastory sobie sadzisz, a co dopiero jak zrobimy to na kota i dołożymy masę detali. Jak finał to zjebnięcie, bo do tego dostajesz auto, które samo w sobie mogłoby już spokojnie być nagrodą. A żeby je odebrać, 160 km na południe, Monachium. Dostać nowego A45S AMG w Polsce? Totalnie niewykonalne. Można go zamówić, ale dopiero na za kilka miesięcy. Dlatego przyjechaliśmy tutaj. I tutaj nówka sztuka jest do odebrania. Mało tego wszystkiego w kolorze, który niejednokrotnie już chwaliłem, ponieważ mam taki sam na GLC w AMG. Chodźmy do środka. A tutaj, gdzie dotarliśmy, nasi koledzy zza zachodniej granicy mają rozmach. Zobaczcie, stoi sobie Miura, stoi sobie F40, stoi sobie również coś, co bardzo mi się podoba, a mianowicie 911, natomiast nie takie zwykłe. Turbo S, GT Street R, do tego wszystkiego cały w pakiecie T-Harta. 911 GT2 RS, natomiast moi kochani, stoi tutaj również twój przyszły samochód. Twój przyszły samochód, który wyszedł nas 363 tysiące złotych. Co za tym idzie, w momencie, w którym wygrywasz tą nagrodę główną w postaci M3 oraz A45S, tego ktoś z was zgarnie również RS6 czy nową Toyotę Suprę. To jeszcze nie koniec rzeczy, które będziecie mogli zgarnąć. Myślę, że to, co jeszcze do tego wszystkiego finalnie przygotowaliśmy i o czym dowiecie się już za tydzień, jak akcja wystartuje, również będzie dla was całkiem interesujące. Natomiast ja śmigam dookoła A45S-ki, do której w tym momencie wsiądę i pokażę wam, że to jest znak, albowiem dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jest 7 września, a jak
jak tylko otworzymy auto i pozwolę sobie usiąść na twoim przyszłym fotelu, to mamy 7 km przebiegu. Zobaczcie, że wszystko tutaj jest totalnie nowe. Tutaj mamy folię i ten samochód, zresztą jak każdy z tych, które będziecie mieli do zgarnięcia, jest samochodem prosto z salonu. Zobacz więc, jak prezentuje się A-klasa w AMG, którą będziesz mógł albo sobie zachować, albo komuś sprezentować, albo ją spieniężyć. No to co? No to jazda. I cyk, zestaw nabrał zajebistości. Mercedes dziobem do dzioba BMW, ten duet jest mocny. No to znowu pojawia się pytanie do Daniela montażysty. Czy jeżeli wyjechaliśmy już 4 samochodami z salonu, to jest odpowiedni czas na to, aby w końcu wleciało intro? Odpowiedni. No to jeżeli mamy już zgodę z samej góry, to wstrzymajcie się jeszcze z wyborem, który chcecie wygrać, ze względu na to, że to dopiero początek odcinka, a wybrać chyba będzie najlepiej na koniec. Skoro to czas na intro, to intro. W ogóle czuję, że ta akcja nosi miano właśnie tej finałowej, bo patrzcie na przykład, jakie tablice miało auto zaparkowane centralnie przy załadunku. To jest znak. Wszystko spięte, wszystko zapakowane. Czas więc kierować się do ojczyzny. I cały wyjazd do Niemiec to nic innego jak 2 szybkie odbiory załatwione w parę minut każdy, ale trasa to istna katorga. Zestaw tej długości, wagi i wartości jedzie max 80 km na godzinę. Nie można mu natomiast odmówić, że dobrze wygląda z drona podczas jazdy. No i hamując ten epicki obrazek, to nie można też odmówić, że jak mi się już nudziło 15 godzinę w busie, to zacząłem dupę wietrzyć przez otwarte drzwi. Przejdźmy do rzeczy, ale u nas dzisiaj tutaj nie byle jakie rzeczy. Wait a minute! Who are you? Bardzo ładnie to wygląda, pozwólcie, że przedstawię wam plan na dalszą część tego materiału. A mianowicie zwieźliśmy wszystkie do Krakowa, wszystkie je umyliśmy, następnie postawiliśmy w rzędzie wszystkie 4 obok siebie. Teraz wyjedziemy na miasto i ogramy je takie, jakimi są, czyli w 100% seryjne. Następnie w tym samym filmie bierzemy się za przeróbkę wszystkich tych samochodów, a na sam koniec ponownie w ten sam sposób wyjedziemy wszystkimi już zrobionymi takimi, jakie będziecie mogli zgarnąć. Natomiast to, co przygotowaliśmy na teraz, to zdecydowanie jest daleko. To jest bardzo daleko od YouTube'a. Myślę, że to jest zdecydowanie bliżej już kina. Więc wyjeżdżamy i pokazuję wam, co mam na myśli. Słuchajcie, jak wujek mówi, że idziemy w rozmach, to idziemy w rozmach. A dlaczego idziemy w taki rozmach? No dlatego, że jak obiecywałem wam, że środki, które będziemy zarabiać za pośrednictwem tego kanału, będziemy inwestować w to, żeby ten kanał wyglądał coraz lepiej, żebyście dostawali coraz fajniejsze treści, to z tej obietnicy należy się wywiązać. Witam panów bardzo serdecznie. Ja już z tymi panami nieraz współpracowałem. Natomiast w tym momencie montujemy kamerę. Kamerę, która chyba swoje kosztuje i kamerę, która tym oto ludziom pokaże coś w zajebistym wydaniu. To jest najnowsza kamera ze stajni Arii. No jest high-endową kamerą, najlepszą w tej chwili dostępną na rynku. Z takich kamer korzysta się podczas kręcenia filmów normalnie kinowych, tak? Tak, to jest absolutnie kinowa kamera. Okej, w slow motion ile zabieramy gigabajtów na sekundę? Ona generuje gigabajt na sekundę. Karta dwuterowa schodzi w 40 minut. 1 gigabajt na sekundę, elegancko. Mamy również Crane'a. Będziemy nagrywać ujęcia dynamiczne. No nie no, jak dla mnie petarda, a myślę, że jak dla was też. 200 tysięcy złotych obiektyw, 150 tysięcy euro głowica i 120 tysięcy euro kamera. Jest w porządku, tak? Jest okej. Okay. Tutaj zleciało parę ładnych godzinek. Zasadniczo fajnie wyglądają razem na parkingu. Jeszcze o ile M3 załapało się na zachodzik słońca, to cała reszta już w nocnym klimaciku. Fajne ujęcia, jak tak zaczynając od nóg, powoli pojawiają się auta. Przechodzimy aż do ostatniego i ten kadr, jak stoi się przy nich. No, fajne.
Fajne, naprawdę fajne. Nie powiem, że nie. Ale widzieliście już, jak stoi. Trzeba się nimi wytoczyć na Kraków. Jest grubo. Patrzcie, jak to wygląda. Patrz teraz. Ja pierdolę, Szybcy i Wściekli. Znaczy nawet nie Szybcy i Wściekli, tylko jak byłem mały i oglądałem behind the scenes Szybcy i Wściekli, to widziałem coś takiego właśnie. Ja pierdolę. Nic nie rozumiem, ale buja. I wiem do tego wszystkiego, że ujęcia z tego są piękne. Po prostu piękne. Ogólnie powoli kończymy w tym filmie wszystko co dookoła tych sprzętów jeszcze seryjnych. Warto zwrócić uwagę, że te samochody są od siebie całkowicie różne. Supra na przykład będzie to auto zdecydowanie weekendowe, dwuosobowe, tylnopędne i jedyne w stawce z japońskimi korzeniami. Supra daje wiele frajdy, a na zlotach seryjna karku raczej nie skręca, natomiast po tym, jaki mamy na nią plan, myślę, że będzie robić spore zamieszanie w sezonie motoryzacyjnym. Przechodząc dalej, RS6 to wielki samochód. Jak są w rodzinie dzieciaki, jak chce się dużo zmieścić do bagażnika, jak chce się mieć auto, które zarówno ściga ze świateł, pojedzie 300 na autostradzie i zabierze całą rodzinkę na narty, to jest to. I nie ma co gadać, dla entuzjastów Audi jest to pewnie jeden z najbardziej kultowych modeli. 4-litrowe V8, ponad 600 kucyków już w serii i może to zepsuje trochę epickość ujęć, które macie na ekranie, ale już 8 miesięcy temu w rozmowie na kanale Versow zostałem zapytany o pewną rzecz. A czy żałujesz sprzedaży jakiegoś samochodu? Audi RS6, kocham ten samochód, szkoda mi go. Jakbyś miał wybrać taki jeden samochód, którym miałbyś jeździć do końca swojego życia? Gdybym miał tym samochodem jeździć do pracy, do sklepu i poruszać się nim na co dzień, no to wybrałbym Audi RS6 C8, czyli nową odsłonę RS6. Wtedy jeszcze pojęcia o tej akcji nie miałem, więc to najlepszy dowód na to, że gadam szczerze. Dziś pojawił się natomiast jeszcze jeden gracz, którego wtedy mógłbym spokojnie wskazać i pewnie się już domyślacie, że dokładnie ten, którego mamy na pokładzie. M3 w wersji Touring to śmiem twierdzić, że najlepsze co wyszło spod ręki BMW w ciągu wielu ostatnich lat. Myślę, że pokazuje to również ilość zamówień i kolejka oczekujących. Samochód, który jest dla mnie takim kotem, że postanowiłem kupić nową sztukę dla was, aby swoją prywatną zostawić u siebie. Niezwykłe wręcz połączenie Touringa, do którego możemy spakować, jak doskonale wszyscy wiemy, 0,5 tony ziemniaków. Jest pakowny czy nie jest? 3,5 sekundy do setki, 0,5 tony ziemniaków. Bez pierdnięcia. Ale i odpiąć przedni napęd, nawet bez zatrzymywania się, nawiasem mówiąc, i spalić kapcia jak rasową M-ko. Auto, które dodatkowo ktoś z was zgarnie w pakiecie z A45S AMG. Mercedes, który idealnym sprzętem do śmigania daily, czy dla młodego ziomka, czy nawet dla twojej kobity. Zaparkujesz tym wszędzie, kamer najebane tyle, że samica i ojcyć nie będzie, że czegoś nie widzi. Ponad 400 koni w bezpiecznym czterobucie. Drift mode, jak ustaliliśmy już bardzo dawno temu, drift mode, który działa. Siedziałem nad odpowiednim doborem tych aut bez kitu tygodniami. I szczerze mówiąc, jestem w 100% zadowolony, ponieważ każdy z was może wybrać swojego własnego faworyta. Kończymy więc temat samochodów seryjnych. Naszą przygodę zaczniemy sobie z zielonym i fioletowym kumplem w MG Motorsport i to najlepszy czas, aby zacząć nadawać im trochę charakteru i unikatowości. Godzina 7:30 rano, poniedziałek, 11 września tego roku. Siedziba MG. I think you only love me cause I'm popping. This a layup, this a rebound, and it's driving. Tasting with the fate, not AM. When I link with ballpoint, you know it's not. I'm just playing in the cut, I got my Vans on. I'm not selfish, I get on to put my man.
hands on. Always greedy since the day I got my first safe. 5'7", but I'm 6'8" when I stand on the money pals, money pals, money pals. Jeszcze żeby się wam dobrze oglądało, to w związku z tym, że po raz pierwszy w historii robimy 4 samochody w jednym odcinku, mamy taki sprytny pomysł, żeby o, tak jak widzicie w tym momencie u góry, wyświetlały się logotypy samochodów, których akurat dotyczy akcja. Czyli na przykład RS6 i M3 dostają wydech z MG, no to u góry macie te logotypy. Zmieniamy samochód, zmieniamy logotyp. Czasem, jak zawsze, jest walka. Więc podczas kiedy Śląsk spawa układy, na Krakowie proszę o zmianę logotypu u góry, Supra na stacji demontażu będzie świeżutka i dostanie to, czego jej brakuje w serii. Plan na Suprę, a raczej jej wnętrze, jest zasadniczo prosty, ale przede wszystkim taki, żeby się dobrze korzystało. Wszystkie części mamy ustalone, zostały tylko fotele. Ewidentnie trzeba je poprawić, bo fotele wyglądają średnio. W środek najprawdopodobniej wsadzimy fajną kantarkę, a boczki oprzyjemy skórą. Na pewno na boczek musimy tutaj dać coś, co nie będzie się mocno, bo jednak alkantara będzie się splatowała. Wycierać. I króciutkie pytanie na koniec, jaki będzie czas operacyjny? Czyli jak potwierdzimy dzisiaj projekt, to co, na poniedziałek? Na poniedziałek. No i to się ceni. Idea dotycząca graffiti, które za moimi plecami powstała w maju. I tutaj na hali, na tę ścianę, miały być wrzucane logotypy, podczas kiedy będziemy tutaj składać coś grubego. No i był Nissan GT-R, Godzilla, jego logotyp. Natomiast to było w maju, a w tym momencie na dobre rozpoczynamy pracę nad 4 samochodami. Co za tym idzie, jest to najlepszy czas, minęło już kilka miesięcy. Zamalowujemy całą ścianę na czarno, a następnie ponownie przyjeżdża gość, którego już nie muszę wam przedstawić, bo poznaliście go przy GTR-ze i wrzucamy 4 logotypy, a każdy z samochodów BMW, Audi, Mercedes i Toyota będą miały swój własny. Dobra, i co? Zepsuj to arcydzieło. Hip, pierwsze. No powiem wam, nie chuja, nie starczy tej pary. Ale nie pierdol, bo ruchy mam profesjonalne. Jest pewność. Jest pewność, jest od linijki. Pewnie zaraz ktoś mnie poprawi w komentarzach, że nie można przejeżdżać drugi raz. Właśnie to zrobiłem. Na tym kanale robiliśmy już wszystko. Skupienie na twarzy, May maluje się. O, trochę tak. No kurwa, jest trochę roboty. 2000 years later. Ja już powiedziałem, że ciebie przedstawiać nie muszę. Zamalowaliśmy twoje arcydzieła. Dobrze. Natomiast słuchaj, po kolei. M3, logotyp taki, bardzo ładny, swoją drogą. Fajnie nawiązuje. Mercedesi, który w pakiecie do M3, też bardzo fajnie, A45S. Przechodzimy dalej. RS6, nawiązująca do koloru RS6. Bardzo fajne, natomiast mój faworyt jest też przechuj... Japonia. Japoński styl, zobaczcie to. Supra, normalnie tutaj elegancko, taki japoński klimat, kwiat wiśni i tak dalej. Ile ci zejdzie na całość, na sztukę, ile? Z pół godzinki. Zobaczymy. Ale my... 2 godzinki będzie fajnie. 2 godzinki na wszystkie? Na jedną. Na jedną 2 godzinki. Zobaczymy. Dobra. Będę się starał szybko robić. Zasadniczo plan na dziś jest bardzo prosty, proszę więc do góry logotyp BMW, proszę logotyp Mercedesa. Dzisiaj do M3 mamy już całkiem sporo karbonu, będziemy to wszystko zakładać. Jeżeli chodzi o A45, to mamy do niego kompletny wydech. Natomiast jak już przy wydechach jesteśmy, to mam tutaj urządzonko, które może się wam wydawać być znajome. Jest to najlepszy możliwy sposób, aby pokazać wam, jak coś brzmi. Mam tutaj kluczyki do RS6, a tutaj mamy RS6, która prosto z MG do nas przyjechała. Przekazuję więc to w ręce operatora, a wy zobaczcie, jak brzmi 8 cylindrów w układzie V8 z 4 litrów. Tylko zasadniczo będziemy tutaj mieli cold start i nie wiem, czy klapy od razu po odpaleniu auta się nam na chwilę nie zamkną. Uwaga, tak brzmi. Tak, i klapy się nam od razu zamknęły, ale przez chwilę ryknął zajebiście. Czekajcie, teraz spróbujemy, jakoś się musi dać je otworzyć. No momento. O, dobra, mamy otwarte klapy i uwaga. Pamiętajcie, że mamy zimny motor, więc kręcimy tylko i wyłącznie do 3000 obrotów, ale już słychać, jak fałka bangla. Myślę, że pod obciążeniem będzie cios.
Co ważne jeszcze wspomnieć, to zapraszam tutaj. Nie mamy jeszcze docelowego dyfuzora, więc w ogóle się tym nie sugerujcie, ale mamy już olbrzymią końcówkę układu w MG wykonaną z włókna węglowego, celowo nieco wysuniętą. Jak wydech się dogrzeje, będzie się wysuwał jeszcze bardziej o około centymetr. Chodźmy teraz do M3. Jest zrobiony bliźniaczy wydech jak w moim Touringu. Minimalnie głośniejszy, około 10-15%. Uwaga, cold start. Identycznie jak moja, no. 1:1, ale bez porównania z tym jak było w serii. W serii bardzo cichutko, teraz jest w porządku. Musi zejść ze ssania i sprawdzamy jak gada. Żeby było porówno, tutaj również mamy limiter do 3000 obrotów. Rzeczywiście jest minimalnie głośniejsza od mojej, jeżeli chodzi o RS6, a M3. Tutaj nie mamy tego fałkowego brzmienia, ale za to mamy troszeczkę strzału, które w RS6 pojawią się tylko i wyłącznie pod obciążeniem. Tutaj mamy również na postoju. Mamy również wizualną zmianę, tylko że tutaj mamy spore braki, chociaż dzięki tym brakom my możemy przynajmniej tę zmianę pokazać. Mianowicie mamy ściągnięty dyfuzor tylny, natomiast mamy końcówki zdecydowanie większe od seryjnych, dodatkowo w karbonowych osłonach bliźniaczo, jak w przypadku RS6. Powiem wam szczerze, że jak połączymy to jeszcze do tego wszystkiego z układem dolotowym Venturi, czyli dokładnie tym samym, który jest w moim Touringu, no to zobaczycie jakie będą efekty dźwiękowe zarówno z przodu auta, jak i z tyłu auta, bo ten dolot naprawdę zmienia bardzo dużo. A, no i zapomniałem powiedzieć, że oczywiście każde auto ma system klap w wydechu. Można je zamknąć i jeżdżą cichutko, można je otworzyć, no i się drom. Oczywiście podkreślam, każda przeróbka bez utraty gwarancji. Wspomniałem wam, że mamy już całkiem sporo części karbonowych do M-ki, na przykład zupełnie inny grill przedni. Natomiast co ciekawe, nie mamy na przykład tutaj jeszcze dyfuzora przedniego, w sensie front lipa. Ze względu na to, że będzie to pierwszy taki front lip założony, jest on robiony całkowicie na zamówienie. Jest to zupełnie nowy front lip od firmy Reventon Design. Jest to dokładnie ta sama firma, która robiła pakiet do N3 CS. I powiem wam szczerze, że ten samochód naprawdę był pięknie spasowany, karbon naprawdę był pięknie wykonany. Co za tym idzie, zdecydowałem się skorzystać z ich usług raz jeszcze. Tych elementów mamy tutaj coraz więcej. Zobaczcie też na przykład połączenie tych progów, które będziemy mieli o tutaj. Nie dość, że samochód zrobi się nam troszeczkę szerszy, to jeszcze do tego wszystkiego delikatnie, wizualnie się nam obniży. Jak już przy M3 jesteśmy, to popatrzcie również na to. Elemencik też bardzo ładnie wykonany z karbonu. Chodźcie, pokażę wam, gdzie on siada. Cyk. Nawet zobaczcie, że rekinek na dachu jest zrobiony co do milimetra i będzie nam tutaj na tym dachu po prostu ładnie to zdobił elementem włókna węglowego. Tych elementów, tak jak powiedziałem, jest tutaj całkiem sporo. Nie są to jeszcze wszystkie elementy, natomiast mamy na przykład lustereczko typowo M-kowe, które będzie nam siedzieć o tutaj i też będzie nam pasować do całego pakietu. Natomiast jesteśmy sobie jeszcze tu. W ogóle, jeżeli chodzi o tą ilość gratów, która tutaj leży, to jest dosłownie, jakbym wam mał nie skłamać, to do wszystkich czterech samochodów całą tą halę byśmy mogli zawalić pudłami, gratami, dokładkami, felgami, zawieszeniami, wydechami itd. itd. Jest tego naprawdę ogrom. Natomiast 3A45, jak już jesteśmy, to jest tutaj cały układ. Natomiast oprócz tego, zobaczcie, również pasujące do M3, pasujące do RS6, zdecydowanie większe, wykonane w MG końcówki. I teraz zobaczcie, na przykład jak będą wyglądać takie większe lufy, które dodatkowo mają tutaj włókno, które dodatkowo jakby wydobędą z tego samochodu jeszcze fajniejszy dźwięk, bo jak na dwulitrówkę A45 SAMG uważam, że jest najlepiej brzmiącym samochodem w tym segmencie. Dobra, nie przeciągajmy więc, Kruse sobie maluje, a my sobie zaczynajmy wszystko składać. Chciałem przekazać, że chyba tworzy się historia, bo walimy 4 samochody w jeden odcinek. Graf powstaje, na pierwszy ogień poszła Supra, u nas natomiast Mercedes. Leci na podnośnik i cyk do góry. Wyciągnąć trzeba seryjny układ i tak się złożyło, że Han wyciąga z Bartkiem. Ja siedzę za ścianą i gdyby ktoś słuchał tylko ich rozmowy, podczas tego nie wiedział, że grzebią coś pod autem, to... Zresztą zostawiam was z tymi jakże osobliwymi wyznaniami. No zostawiam was. Podnieś troszkę. Chuj, nie wyjdę, czy tak? No, wam za ręce. Powieś go, Bartek, nie wiem co. Mamy tu jakieś WD-40, bo by chyba się przydało, żeby to troszkę lżej poszło. Ale jest k***a. Ogólnie udało się, trwało to godzinę i jak pewnie słyszeliście, brzmiało podejrzanie. Wcale nie szło tak łatwo, myślę, że Damian może to potwierdzić. Ja się wy***ł
Tobie zaraz te zęby wybije tym tumnik. Natomiast wydech co? No nie będziemy o nim jakoś wiele gadać. Seryjny, praktycznie nowy, tylko że zdecydowanie za cichy. A teraz wjeżdża nowy, zdecydowanie głośniej. Podczas kiedy chłopaki wygrali już właściwie tę nierówną walkę z wydechem, oczywiście za moment sprawdzimy jak on brzmi, oprócz tego jak tutaj wygląda. Druga ekipa zasadniczo wrzuciła już na podnośnik M3, zrzuciliśmy koła, no i właśnie. Jeżeli chodzi o felgi, to jest to dokładnie ten sam model, który jest w moim prywatnym Touringu. Moim zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych felg, która obecnie opuszcza fabryki ze wszystkich marek. Natomiast ja u siebie w konfiguratorze zaznaczyłem, że mamy tutaj na każdym ramieniu taką dodatkową tytanową listwę, która powoduje, że ta felga się wyróżnia na tle opony. Czekam na odpowiedź, czy uda się zrobić tak, żeby tutaj było dokładnie tak samo, ze względu na to, że wtedy po prostu wygląda to jeszcze lepiej. Chłopaki ściągają próg z tej strony, natomiast z drugiej strony jest on już całkowicie zdjęty i jest to idealny moment, żeby pokazać wam, czym to będzie się różnić. Zobaczcie, cały próg z boku już wyjechał i cały tutaj element dolny jest w czarnym połysku, natomiast my zmienimy go na, zobaczcie, karbonową dokładkę, a gdyby tego wszystkiego było mało, to jeszcze postawimy to dodatkowo w ten sposób. Samochód będzie przez to, tak jak powiedziałem, optycznie jeszcze szerszy, optycznie będzie jeszcze niższy, no i będzie nam pasować do wszystkich elementów typu dyfuzor, typu lusterka, typu grill przedni i tak dalej, i tak dalej. Jak jesteśmy jeszcze tutaj przy froncie, to chcę nawiązać do tematu hamulców. Zobaczcie, jaki w MC seryjnie występuje zacisk. Natomiast celowo nie została tutaj dobrana ceramika, ze względu na to, że obiegowa opinia jest taka, że koszty eksploatacji ceramiki są bardzo wysokie. Co prawda te tarcze zmienia się naprawdę bardzo rzadko i to o ile w ogóle. Klocki też naprawdę zmienia się bardzo rzadko, więc to jest taki troszeczkę mit. Natomiast wiem, że wygrywając M3 mógłbyś się obawiać tego, że te koszty eksploatacji będą bardzo wysokie, więc tutaj są standardowe hamulce stalowe, które w eksploatacji właściwie niczym się nie różnią od zwykłych hebli. Natomiast jedyny samochód spośród wszystkich, który ma ceramikę, no to jest RS6, to jest samochód już zdecydowanie za ciężki do tego, żeby tej ceramiki nie posiadać. Natomiast tak jak mówię, troszeczkę mity i legendy, za moment ściągamy zderzak przedni, no i lecimy dalej z całym tematem. Żeby zdjąć przedni zderzak, trzeba podnieść macha. Jak już przy podniesionej masce jesteśmy, no to powiem wam szczerze, że na chwilę obecną seryjnie jest tutaj niewiarygodnie biednie. Natomiast na sam koniec, kiedy będzie dokładnie tak samo jak jest u mnie w Turasie, czyli tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, to już więcej chyba dołożyć się nie da. Dolot Aventuri, osłona silnika, również Aventuri i prosto z Niemiec przyjechały do nas rozpurki. Nie, to było po góralsku. Rozpurki to by były rozpurki! No i wtedy wygląda to tak, jak wyglądać powinno, zwłaszcza jak połączymy sobie to, o tu, cyk, pyk, fikumik i wyjebamy ten seryjny grill, który naprawdę tutaj no nie pasuje i dorzucimy taki oto piękny grill, który zajebiście pasuje. Patrz, jaki to jest spas idealny, co do milimetra. Tu by można wodę wlać, by nie przeszła normalnie, a to jest złożone z dwóch części. Zajebiście. Jak lecimy na przemian, to naprawdę lecimy na przemian. Chłopaki sobie dłubią przy progach, my natomiast, skoro mamy już gotowy wydech, tak łatwo, no to sprawdzimy sobie, jak Bangla 4.5 tak chodziło przed modyfikacjami. No a zobaczmy, jak sobie śmiga teraz. O, mamy bez ssania, więc jest cichutki i to jest teraz na komforcie. Natomiast jak tylko sobie przełączymy Sport Plus Race, no to zaczyna być słychać strzały. Pamiętajcie, że mamy tutaj 4 cylindry i 2-litrówkę. Od czasów, kiedy ja miałem 4 cylindry i 2-litrówkę w A4-5 AMG, już troszeczkę się zmieniło i nie są modne te wyjące wydechy z 2 litrów. Natomiast i tak całkiem fajnie to... Całkiem fajnie to Bangla, natomiast pamiętajcie też o tym, że tym samochodem, jeżeli ktoś z was ma jeździć gdzieś na uczelnię, do szkoły, do roboty, czy odebrać dzieciaki z przedszkola, czy może, nie wiem, twoja kobita ma nim gdzieś jeździć, czy coś w tym stylu, no to przełącza sobie na komfort i tak naprawdę może sobie tym lecieć trasę, samochód się całkowicie zamyka, a jak się tylko chce troszeczkę bardziej poświrować, no to... Naprawdę nieźle to gada. A, i dla mojego usprawiedliwienia to mamy zagrzany motor już, elegancko. Fajnie. Modyfikację uważam za udaną. Lecimy dalej. Ogólnie to wszystko to momentami naprawdę drobiazgowa i precyzyjna robota. W sumie to te właśnie drobne rzeczy później robią fajne wrażenie i to dzięki nim te auta zyskują coś w
w sobie. Działamy na wielu płaszczyznach naraz. Dość, że się ściany malują, to jednocześnie leci temat zderzaka przedniego. Swoją drogą to patrz na... Siup! Natomiast najfajniejsze rzeczy, oprócz mi się ładnie zmienionego grilla. Zobaczcie, magnesiki przyklejone jeden tutaj i drugi tutaj, po drugiej stronie. To samo będzie z tej strony na ramce od tablicy rejestracyjnej. I można sobie tablicę zakładać i ściągać, kiedy się chce. Nic nie jest podziurawione, nic nie jest przyklejone. Do zdjęć możecie sobie ściągnąć, jak wyjeżdżacie na drogę i widzicie na przykład niebieskich panów, to sobie przykładacie i działa. Ściąganie lusterek to właśnie takie drobiazgowe i czasochłonne ustrojstwo. Grzebanie przy wszystkich czujnikach i szeroko pojęte pierdolenie się z drobiazgami. Jedno jest pewne. Dostaniecie w tym filmie szeroką gamę najróżniejszych tematów, a efekt końcowy rozjebie. Ogólnie dobraliśmy do tych aut masę gratów. W sumie to wszystko z włókna, więc całe przedsięwzięcie jest walką z czasem. Na oryginalne graty z USA czy Japonii się czeka, więc co mamy, to przez najbliższe dni wrzucamy na auta. Zaczynamy sobie od... zawieszeń. Półśrodków tu nie ma. Wjeżdża klasyczny żółto-fioletowy KW do RS6. Każde z aut schodzi parę centymetrów w dół. Oczywiście nie będziemy chować kół w nadkola. Te auta mają normalnie jeździć, a nie tylko stać, ale to musi też wyglądać. Tak samo jak mój turas prywatny. Gleba, a i tak pali laczka, aż się Micha cieszy. No zresztą sam to właśnie widzisz. Następnie z większych tematów to obszyte wnętrze Supry. Alcantara w połączeniu z czarną skórą, białe nici pasujące do lakieru, w środku jeszcze sporo drobnych zmian jest wciąż przed nami, więc oglądaj dalej. Muszę natomiast przyznać, że jak seryjne fotele Supry jakoś za bardzo mi nie leżą, tak w ten sposób wyszyte plus klasyczne logo na zagłówku to fajny item. Idąc kolejno i przeskakując temat za tematem, całe A45 można już powoli zacząć zabezpieczać PPF-em. No, z tym PPF-ikiem to takie delikatnie bardziej przemyślane jest wszystko, takie drugie dno można powiedzieć, no bo byczku wygrywasz, nie? M3 z tym A45 i stwierdzasz, że Mercedesa dajesz swojej kobitce, no ale wiemy jak jest, wszyscy doskonale, więc takie zabezpieczone PPF-em całe, no to ona nie musi tego normalnie jakoś ręcznie myć, tylko se wjeżdża na szczoty na stacji benzynowej, ma czyste i nie ma rudzi. Piękna sprawa. No i na sam koniec tego jakże owocnego dnia, od lewej strony Audi RS6, za mną Toyota Supra, po japońsku napisane Toyota, BMW M3 i A45S AMG. Zapraszam do ostatniej rzeczy, czyli słuchajcie uważnie, bo ja mówię poważnie, www.7aut.pl. 7 aut, wiecie o 4, oglądajcie materiał do samego końca, a już za tydzień chodzimy z buta w coś, no chyba nie z tej planety. Pamiętajcie ten adres 7out.pl. Myślę, że jeżeli chodzi o siódemeczki, no to będzie całkiem łatwo. Do MK5 przychodzi układ dolotowy Venturi, będzie jeszcze osłona silnika do kompletu i wszystkie plastiki z przodu również wylecą. Supra swoją drogą również dostała wydech od MG. Ktoś z was, kto wygra auto z 3-litrowym B56, a lubi mody, ojojojojojojoj, będzie w niebie. Kojarzycie pewnie, jak wygląda dupa mojej Supry. Jest tam skrzydło Street Hunter, w którym ja to od samego początku jestem zakochany i na twojej też takie będzie. Trzeba je dopasować, nawiercić otwory i to skrzydło, zresztą jak sami widzicie, no okrutnie będzie tu siedzieć. Przedni zderzak zdjęty, żeby wrzucić agresywną japę z włókna, progi boczne z tego samego kompletu, aby się nam odcień nie różnił. Podczas kiedy działo się to wszystko, co widzieliście w ostatnich kilku minutach, my byliśmy na nagraniach w Anglii, które pewnie wejdą do historii. Natomiast filmy muszą wychodzić dla was regularnie, chłopaki pracowali tutaj cały czas, również przy MC. Mamy już całkowicie spasowany grill przedni, zupełnie inny od tego seryjnego. Zobaczcie również wloty powietrza na chłodnice, które wykonane z włókna i które idealnie będą nam się komponować z ostatnim elementem uzbrojenia zderzaka, mianowicie dokładką przednią, którą za moment wrzucimy tutaj na gotowość. I ona ten samochód wizualnie nam jeszcze bardziej obniży i spowoduje, że będzie jeszcze bardziej agresywny.
Całkiem sporo zmieniło się również z tyłu Touringa. Z boku mamy zarzucone już właściwie na gotowo listwy boczne. Natomiast z tyłu mamy już wrzucony dyfuzor, który różni się od tego, który ja mam w swoim prywatnym Turasie. A mianowicie zobaczcie teraz, ja u siebie tę listwę mam wykonaną z piano blacku. Wy macie już tą najnowszą wersję dyfuzora, która wykonana jest w całości z karbonu. Teraz te wielkie końcówki układu wydechowego pasują tutaj idealnie. Ten samochód z tyłu już właściwie krzyczy, że jest prawdziwą M-ką. Gdyby tego było mało, bardzo fajny smaczek, który nawiązuje do torowych rozwiązań, który nawiązuje do motorsportu, a mianowicie wbudowana w ten dyfuzor lampka tylna, którą możecie wykorzystać jako światełko stopu, bądź jako światło przeciwmgielne. Mamy jeszcze kilka detali do założenia, a następnie puśćmy ten samochód na glebę, żebyście zobaczyli, jak będzie się on prezentował końcowo. A, jeszcze jedna dość ważna sprawa dotycząca wykończenia felg, to o czym wam mówiłem, żeby tutaj było to takie tytanowe wykończenie. No myślę, że to bardzo fajny temat, a mianowicie ja felgi ze swojej M-ki, no bo są w żaden sposób niedotknięte, nieprzyrysowane i mają ledwo kilka tysięcy kilometrów przebiegu, wrzucę tutaj, a ja te całkowicie czarne założę do swojej, ze względu na to, że czas oczekiwania na takie wykończenie to kilka tygodni, no i zwyczajnie byśmy nie zdążyli. Także wygrywasz M3 z felgami z mojego Touringa. No i to jest dokładnie to, co zobaczyłem, jak obniżyliśmy Turasa po raz pierwszy, którym jeżdżę na co dzień. Teraz, kiedy mamy już dokładkę, kiedy mamy już glebę, oczywiście ten samochód jeszcze bardziej siądzie ze względu na to, że on wisiał. Będzie identycznie jak u mnie, myślę, że jeszcze z 1 cm niżej spokojnie. Natomiast mamy dołożone również dystanse i zobaczcie, jak teraz tylne koło fituje sobie z błotnikiem właściwie co do milimetra. No naprawdę to, jak zrobili to inżynierowie BMW, to jest jakiś absurd, a ten samochód w tym looku jest piękny. Zostało nam ostatnie, czekajcie. A właściwie to dwa ostatnie. Pierwsze to to, żebyśmy mieli idealny pakiecik. Natomiast drugie to już jest twoja indywidualna decyzja. Wygrywasz furę i ja tego nie zakładam ze względu na to, że nie wiem, no jakoś mi to tutaj nie siedzi, ponieważ dokładka jest węziej niż jak założymy te customowe kanarcy. No i teraz przyłóżmy to, tak jak przyłożyć się to powinno do montażu. I my tego nie zakładamy, ale jakby te kanarcy dostajecie do pakietu, jak wygracie furę, to sobie decydujecie. Jeżeli ci się to podoba, to w ciągu 15 minut jest to na samochodzie. Natomiast jeżeli nie, no to do pudełka zabierasz i może kiedyś, nie wiem, wejdą w modę albo coś takiego i zawsze możesz sobie założyć. Dobra, nie traćmy czasu, bo musimy wam dostarczać jak najgrubszego kontentu w tym materiale. No a czas ucieka, więc lecimy. Iść. A, ale minęło kilka tygodni i drobna zmiana. Powiedziałem 7 aut i 4 już znacie, a właśnie poznajecie 3 pozostałe. Nadchodzi zima, a co za tym idzie, moi kochani, japońska marka wydechu, Kata Nima. Co za absurd, ja mówię absolutnie poważnie, moi kochani. BMW E46, zimowe wojowniki. Ale to już nie jest tak, że E46 to teraz chodzi po 5, 6 czy 10 koła. Moi kochani, po 25 tysięcy za sztukę. A mało tego wszystkiego, jeszcze będziemy do tego dokładać. I mówię teraz już na poważnie, bo mimo że śmiech mi to jest absurd. Ja wpadłem na pomysł, żeby były 4 grube sprzęty, ale żeby były 3 nagrody dodatkowe, zamiast na przykład iPhone'ów, konsol, które i tak będą w dużej ilości, to żeby były 3 gruziki na zimę dla was, żebyście sobie mogli normalnie pojechać do Zakopanego i poupalać. Albo żebyście sobie mieli do zimowego gruzowania gdzieś na parkingach. Albo żebyście, może chcecie sobie jeździć E46 na co dzień. No to tak właśnie będzie. Dorwaliśmy, moi kochani, najpiękniejsze możliwe egzemplarze, jakie były do dorwania w naszym kraju. E46 nie bita. Niemiec płakał jak sprzedawał. Moi kochani, on dzwonił 2 tygodnie później, żeby jeszcze silnika posłuchać. Dyfer zalany miłością. I wszystkie 3, tak, zalane miłością. Wszystkie 3. Gdyby tego było mało, hydrołapa, będzie sportowa kiera, sportowy fotel, adaptery do skrętu. Tak, zobaczcie, jaka jest w ogóle w środku. Ten samochód gramardzy nie ma, nigdzie. Zobaczcie, zegary z M-ki, to wszystko tutaj, zobaczcie, tu będzie hydrołapa, short shifter. Mało? Mało? No to popatrz tu, kolego. Harman Kardon, widzisz to? No to jak na dowód tego, że to nie będą byle śmietniki, tylko auta już wieczne samochody to będą. Zobaczcie, w jakim tu jest stanie podłoga bagażnika. Zobaczcie to. I mało? Subwoofer Harman Kardon.
też. I to normalnie z winu, w wyposażeniu. Takie sztuki będą dla was trzy. Trzy bliźniaczo zrobione. Oczywiście szeroka stal z tyłu. Insignia. Insignia to nie jest felga, to jest styl życia. She see me rolling. Chyba woli nas tu przejść. I dlatego o k***a. Chory jestem na antybiotyku. Zapamiętajcie 7out.pl. 4 sprzęty już znacie, 3 właśnie poznaliście. Pierwszy raz chyba w historii jako nagrody dodatkowe pojawią się, moi kochani, samochody, którymi będziecie mogli. A teraz przejdźmy do tematu nowej Supry, albowiem mam coś fajnego. Fajnego fest. Do tematu E4 przyjaciela, czytaj E46, jeszcze oczywiście wrócimy. Natomiast w Suprze najwięcej obecnie zmieniło się z tyłu. Zderzak dostał rozbudowany dyfuzor prosto ze słonecznej Kalifornii marki Seibon. I ciekawostka, to na przykład marka, której maska była założona w pomarańczowej Suprze z Szybkich i Wściekłych. Temat felgi, a ta, która się do mnie przyturlikała, to chyba jedna z najbardziej legendarnych. Volk Racing TE37. Jest to, moi kochani, felga, która była bardzo popularna na Suprze MK4 i bardzo ładnie wygląda również na Suprze MK5. Jest to oczywiście felga kuta, sześcioramienna, którą pewnie widzieliście na wielu japońskich samochodach. Jest to felga legendarna i zdecydowanie oldschoolowa. Mamy fajny pomysł. Zamówiliśmy ze Stanów również felgę zdecydowanie bardziej futurystyczną, którą widzicie w tym momencie na ekranie. Wygrywasz nową Suprę i sam decydujesz, czy chcesz wyjeżdżać na TE37, czy chcesz wyjeżdżać na AL13 ze Stanów Zjednoczonych. Wygrywasz, wybierasz. Załóżmy na samochód, obniżmy i zobaczmy, jak będzie siedzieć, bo mam wrażenie, że naprawdę będzie pięknie. Wyglądają, jakby były wystrugane do tego auta. Bez kitu, to nie są felgi robione na zamówienie, jeżeli chodzi o spas. Tutaj nie jest wyliczone ET, ani jej szerokość. To jest po prostu felga, która została wykonana x lat temu i pasuje tutaj co do milimetra. Nie dość, że pasuje co do milimetra, to wizualnie jak to tutaj siedzi, ja pierdzielę. Powiem wam, że nowa Supra nawiązująca lookiem przez koła, przez lotkę i przez parę innych detali do starej Supry, to na ulicy naprawdę jest kocioł, nie? Ależ to. Podoba mi się, ale nie możemy zwalniać tempa, bo czasu jest coraz mniej. Krok pierwszy. Odpalić Suprę i zjechać nią z podnośnika. Krok drugi. Wjechać nią na lawetę i spiąć pasami, bo lepiej, żeby nam nie spadła. Krok trzeci. Pojechać na wydarzenie Classic Auto Cup, na które zaprosił nas Patryk Mikiciuk z TVN-u, z racji na to, że jest tam nasz gość specjalny. Krok czwarty. Sukces. Podpisany R34 GTR, ale co w tym filmie jest najważniejsze, podpisany wóz dla was. Podpisany wóz dla was i uważam, że to, co dostała w tym momencie nowa Supra, to jest coś bezcennego. Jeszcze tego wszystkiego według mnie najlepszym możliwym miejscu, bo pamiętajcie, że tutaj nie będzie świecić słońce, więc to nie będzie bleknąć. Do tego wszystkiego tutaj nam deszcz na to nie będzie padał, nie będzie nam na to leciał syf, a mimo to i tak wszystko okleimy PPF-em, więc ten podpis zasadniczo jest tutaj wieczny. Uważam, że to jest najfajniejsze miejsce, też nie wiem, czy to nie będzie jedyna MK5, znaczy w ogóle w Polsce to na pewno jedyna MK5 podpisana przez Hana z Tokyo Drifta. W ogóle zajebiście też, że w tych nowszych częściach on tą nową Suprą, tak jak widzicie, teraz śmigał. W ogóle ja się też mega jakby jaram, że mamy w składzie do wygrania dla was Japończyka i że on właśnie takiego Japończyka dostał do podpisu i w ogóle, no pewnie wy to kumacie, ale stanąć właśnie twarzą w twarz z gościem z Tokyo Drifta, na którym ja się wychowałem, oglądałem ten film paręnaście razy, cyknąłem z nim Polaroida i podpisał furę, którą ktoś z was zgarnie, dopisał do tego wszystkiego Good Luck 2023, co w ogóle też jest zajebistym itemem na tym samochodzie. No ogólno pojęty sztos, więc pewnie dla wielu z was w tym momencie Supra stała się ulubionym samochodem z tych, które są do wygrania, natomiast decyzję oczywiście każdy z was podejmie. Ja powiem tylko tyle, że jest na tyle sztos, że nawet Huracan w Liberty Walku się kłania, nie? Patrzcie to. Ledwo wjechaliśmy, gość od razu na glebę, nie? Mówi kurwa. To był Han z Tokyo Drifta, a on się tu podpisał i to będzie wasz wóz.
Nie jest czas na zwalnianie tempa, wręcz przeciwnie, tempa nabieramy, bo zmierzamy ku finałowi, jeżeli chodzi o nagrodę główną. I finał będzie miał miejsce pod maską. Osłona silnika Aventuri z karbonu, rozpórki, wiehersa karbonowe i układ dolotowy również z włókna od firmy Aventuri. Łącznie pod maskę, moi kochani, pod samą maskę w tym samochodzie pakujemy 28 290 zł. Za moment zobaczycie, jak pod maską trójka będzie wyglądać, natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, to dzięki układowi dolotowemu on wydaje taki bardzo satysfakcjonujący właśnie dźwięk podczas nabierania dużej ilości powietrza, zwłaszcza w dolnej partii obrotów. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał Wam okazję to przedstawić. Natomiast tak jak obiecałem, wywiązałem się, dostarczyłem felgi ze swojej M-ki z tytanowymi ramkami. Teraz wygląda to znacznie lepiej. Ja na swoją M-kę założyłem czarne felgi i jakoś w najbliższym czasie postaram się po prostu to przerobić, a Wam dałem te oryginalne z M-Performance. I jeżeli chodzi jeszcze o kierownicę, to wylecimy sobie gdzieś tam w niedaleką przyszłość. My jeszcze nawet jej w tym momencie nie widzimy, natomiast Wy w tym momencie na ekranie. Kierownica obszyta w Alcantarę, wyszyta nicią M. I mówię Wam o tym teraz i teraz ją pokazując, żeby później już nie musieć do tego wracać i żeby oszczędzić zamieszania. Tymczasem wrzucajmy to pod maskę, bo daje to zajebisty efekt i też jest to taki fajny smaczek moim zdaniem, bo jak jedziesz na jakiś spot, zlot czy gdziekolwiek, jak już wygrasz furę i podniesiesz maskę i tam jest taka bazylika licheńska wykonana z karbonu, no to to też bardzo fajnie świadczy o poziomie wykonania tego sprzętu. Kosztorys każdego samochodu, ile wyszedł końcowo, oczywiście też wrzucę jeszcze w tym materiale. Będzie rozpisana każda większa część, wszystko elegancko zsumowane. Tymczasem już nie przeszkadzam, zaczyna to wyglądać. Naklejka na rozpórce niczym wisienka na torcie. Siostro, basen, można prosić światełko? Dziękuję pięknie, siostro. Mamy taki halogen budowlany, który idealnie Wam przedstawi, jak tu jest teraz czysto, schludnie. Wręcz z tej komory silnika to można by było zjeść. Każdy odcień karbonu do siebie pasuje. To naprawdę bardzo ważne. Pięknie to wygląda i mam nadzieję, że będzie Wam również dane poznać dźwięk tego układu dolotowego. Natomiast jeżeli M3 już praktycznie gotowa, to czas na nic innego jak temat RS6. Powiem Wam, że zap***amy w tym materiale naprawdę równo. Dla wielu z Was temat RS6 pewnie tematem jakby nagrody głównej, no bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was jest właśnie team Audi, a nie team BMW. Umówmy się, że tempo w tym materiale mamy naprawdę niezłe, więc dla przypomnienia, Audi dostało już kompletny układ zawieszenia i mamy również kompletny układ wydechowy od MG. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec. Felgi, które do nas już przyszły, dobrane do tego samochodu w typowo niemieckim stylu, a za nimi 12 elementów z włókna węglowego, które wspólnie tworzą pakiet, który to na RS6 rzucimy. Na sam koniec będzie wisienka na torcie pod maską. Oglądajcie, żeby to zobaczyć, tymczasem chodźcie, to pokażę Wam felunek. 22-calowa rolka, której premiera ma miejsce. Uwaga, obczajcie sobie sami, naprawdę dobrze to wygląda. I co ciekawe, 22-calowa rolka, która nie w kolorze czarnym i bardzo mnie to cieszy, bo nie będzie nam tak ginąć z oponą i idealnie siądzie na RS-ce. Natomiast jeżeli chodzi o sumę, felgi plus pakiet to jest 71 194 zł. 71 koła ponad. Zobaczcie na przykład tylny dyfuzor. No umówmy się, że ten po pierwsze agresywny, po drugie zdecydowanie większy, a po trzecie wykonany z włókna, a ten seryjny no raczej tak jak widzicie teraz można powiedzieć delikatnie, że nie porywa. Ponad 71 koła w te części, gdzie jeszcze cała reszta gratów do RS-ki, gdzie jeszcze zakup tych wszystkich nagród. Obiecywałem Wam, że ostatnia akcja będzie z mocnym przytupem i mam wrażenie, że właśnie się z tej obietnicy wywiązujemy. Wywiązujemy się i to naprawdę nie na pół gwizdka. Akcji było już wiele, ale przy GTR-ze dużo Waszych komentarzy, że zamiast jednego auta za milion, lepiej by było kilka tańszych. No to znowu krok dalej i jest kilka
droższych. Suma siana wpakowana do tej finałowej akcji, proszę o zapięcie pasów, ponad 2,5 miliona helenów. Tyle wydaliśmy na nagrody główne oraz dodatkowe. Wspólnie tworzymy tu taką armię, że możemy działać na tym poziomie. Ja dziękuję wam za zaangażowanie i dostarczam regularnie rozrywki i filmów. Wy natomiast dziękujecie, biorąc udział w akcjach, które dla was przygotowujemy. Dobry więc z nas team, mili państwo, tak zwany wzajemny szacuneczek. Chłopaki na hali składają, my zapakowaliśmy koła i nowe felgi do busa, jedziemy na wulkanizację, żeby przełożyć i powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać, aż założymy nowe felgi, bo mam wrażenie, że to na... O k***a, zapomniałem, że jest sezon zimowy i teraz k***a, będzie kolejka do tego, jeszcze mi zgasł. Kolejeczka okazała się na 2 godziny, więc zostawiliśmy i odbierzemy za chwilę. Wróciliśmy na bazę, a tam do drzwi puka licencjonowany opierdacz rąd. Natomiast czy licencjonowany, to się okaże. Ty wyglądasz jak Stevie Wonder, puka. O skurczyn, jakie czerwone. Ale ja powiem tak, Jacob lubi na mieście, a jak się najebie, to zwierzę z niego wyjdzie, nie? I teraz wyszło zwierzę i komuś się nie spodobało, Kubuś, że wyszło z ciebie. A wiesz co, ja się też martwię teraz? No. Że ty żeś licencję stracił. No bo ty jesteś licencjonowany, opierdalasz rąd, a teraz na jedno oko to się może kurwa znosić trochę. Czekaj, 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 delikatnie, bo mi tu szczęka boli. Dobra makijażystka. Ale jaki ty jesteś cały spuchnięty, chłopie. Już jest okej. Ilu ich było? Na 3. No a czy jeden wydupcył, tak na solidnie? Musiałeś się kurwa naprawdę im nie spodobać, kolega. Powiem wam szczerze, że i tak dziś jest z nim już całkiem nieźle. Bo to mi wysłał następnego dnia. Jak się podoba? Może to jest jak skur... Nawet na jedno oko ci powiem, że jest totalny grubas, nie? Nie wiem, czy to nie będzie najbardziej do***na fura. Ogólnie jakby to chciałem tylko wam wstawić, że jak się napijecie już alkoholu, czego ja oczywiście nie popieram. Nie no, ja też robię stopkę. Tak na dłużej, nie? To niech wam się nie włącza nieśmiertelność, bo można skończyć jak Kubuś. Czułko. Kurwa, jaki on jest wielki. Powiem wam, że jest wysoko. Naprawdę jest wysoko. Ile on w ogóle odstaje względem serii. To się jeszcze schowa, te końcówki wyjdą trochę. Końcówki mamy na regulacji, więc sobie je wyregulujemy. A, no dobra. A naprawdę jest olbrzymie rozbudowany. Wyłączyć telefon na planie, kurwa, raz! Co ty mi***ałeś on po niemiecku? Fubinuten. Ciao, ciao. A co ty po niemiecku? Co ty nie widziałeś nigdy, że po niemiecku? Właśnie, 2 minuty i powrotem. Nie no, miało wyjść elegancko, prawda, spasowanie dyfuzora i chciałem wam to tak epicko pokazać, ale to nie jest wykonalne w tym składzie, na chwilę obecną przynajmniej, ale bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się, jest bardzo rozbudowany, pasuje tutaj. Co więcej mogę o nim powiedzieć? Jest nie za tani, jest elegancki, jest sportowy, jest zarówno do kościoła, na pasterkę, ale i na spot motoryzacyjny. Nada się do wszystkiego. Eine Minute! Eine to jeden? Ein, zwei, drei. Tak. No to tak. To czas się kończy. Zderzak musiał wrócić jeszcze na stół, bo komplikacja się pojawiła. W dyfuzorze jest czujnik do otwierania klapy bagażnika nogą, jak się ma zajęte łapy. Powszechna wiedza natomiast jest taka, że nasz Han w takie rzeczy jest biegły. Działa. W międzyczasie przełożyli opony, zaraz je założymy, tylko Han przyuważył pewne podobieństwo. Ciąg okulary i usiądź sobie na krześle. Daj sobie tą rękę tu, tu, o tak. I oprzyj się tak i łokciem tu i trzymaj fajkę. RWB, jesteś kurwa RWB. Zakochała się w mulacie, Polka za granicą. I need a sauna chase, my girl need a wine in the state. My mom need a house for the lake, so I got some money to make. They told me I got what it take, so I gotta take it all back. I told them I need my pay, I need my 50 for taste. Oh,
Myślę, że dla wielu z was w tym momencie, nawet jeżeli Audi nie było faworytem, to tym faworytem się stało. Jak to siadło, jak to fituje, jak to zajebiście w ogóle fajnie wygląda w tym zielonym kolorze, tak? Duży samochód w połączeniu z taką ilością karbonu. Ta gęba zdecydowanie bardziej agresywna. Jeżeli chodzi na pewno o rzeczy do poprawy, to mamy tutaj taki element, który no, standardem w tych pakietach jest to, że zdarza się, że naleją za dużo bezbarwnego lakieru. No i tak też było tutaj, tego lakieru jest za dużo, trzeba to zeszlifować, żeby ten element spasować co do milimetra. On na chwilę obecną jeszcze nie siedzi tak, jak siedzieć powinien. Natomiast zdecydowanie nie można tego powiedzieć na temat kół, które tutaj w tym samochodzie co do milimetra. No i do tego wszystkiego ten odcień, który idealnie do tego pasuje. Z tyłu, chodźcie, również jak obierzemy gdzieś tam tą właśnie perspektywę, no to dołożone te elemenciki tutaj przy koła, takie w DTM-owym stylu, wysunięte końcówki układu wydechowego, to jest to. Natomiast poczekajcie, bo jeszcze jeden ważny element będzie. A mianowicie lotka tylna. Taka lotka troszeczkę w stylu, jak jest w RS3-kach, w sportbackach. I mamy, moi kochani, jak ją sobie przyłożymy w ten sposób. Ja ją oczywiście teraz przykładam tylko i wyłącznie na sztukę. Za moment ją tutaj zamocujemy na stałe. No to zobaczcie, jak to jeszcze nam dodatkowo wydłuża ten tył. No i powoduje, że jeszcze takie bardziej aerodynamiczne wrażenie się nam tutaj robi. Naprawdę RS6 jest groźnym sprzętem w całej tej finałowej akcji. Kończąc jej temat, RS-ka dostała jeszcze fajny bajer. Wyświetlacz dla pasażera, co ciekawe to wyświetlacz, który robi ta sama firma co cały komputer sterujący autem, nie ma więc mowy o jakimś chińskim gównie. Pod maską natomiast tak jak obiecywałem. Tak było przed, parę drobnych ruchów kluczem, parę drobnych zmian i mamy tak. I dzieci do szkoły odwieziesz, i na spocie z otwartą maską postoisz, no i masę sportowych aut w sumie też objedziesz. Samochód hit. Następnie z Niemiec przenosimy się na japońską stronę hali. Pozwólcie, że aby nie przeciągać, to w sumie coś, z czego by można osobny film zrobić, cykniemy sobie w 8 podpunktów. Trochę części z Japonii i Stanów do niej przyszło. Przyszły też katalogi w iście Tokyo Drift stylu. 2021 line-up! Otwórz pan, weź pan wydech, weź pan amortyzator. Amortyzator firmy jako tako. Ja po japońsku 93 decybele. Po kolei więc. 1. Wylatuje osłona silnika z tandetnego plastiku i wlatuje taka pasująca do RS-a i do M3-ki. Idealnie zgrywa się z dolotem w lewym dolnym rogu komory. 2. Rozpórka, czyli klasyk, nieważne w jakiej generacji Supry. 3. Osłona pasa przedniego APR, tej samej firmy nawiasem mówiąc, co było na przykład tylne skrzydło w Fame GT-erze. 4. Detale, które fajnie nawiązują do legendarnej MK4, czyli wszystkie korki pod maską z plastikowych zamienionych na aluminiowe. 5. Rozpórka za fotelami. Zajebiście się cieszę, że udało się nam ją dostać, bo wyrwać oryginał firmy Cusco to parę miesięcy oczekiwania, a często nawet nie da się jej zamówić. Biała. Pasuje do białych nici wewnątrz. 6. Plastik zmienia się w karbon na masce, to samo na tylnym zderzaku i fajnie ten smaczek na zdjęciach naprawdę robi robotę. Klamki drzwi wewnątrz, ładny splot włókna, taki sam, pasujący zresztą do całości na progi auta. Tunel środkowy, oprzyliśmy go w Alcantarę, bo seryjny materiał to tragedia, no i teraz również seryjny pianoblek, zmienia się w węglowe zamienniki. 7. Na nowo obszyta kierownica. Plastiki ponownie opuściły pokład, samochód właściwie kompletny wewnątrz. I 8. Skrzydło. O nim już rozmawialiśmy, więc nie będę przeciągał. Natomiast idealnie podkreśla dupsko Toyoty. Teraz jest kompletna również z zewnątrz. Folia zabezpieczająca, aby podpis Hana został wieczny i tak naprawdę jest mocnym zawodnikiem. Przyznać się, ilu z was najbardziej czai się na Suprę i przypomnę tylko na zakończenie jej tematu. Zostanie wylosowana na samym początku live'a finałowego. Zaczynamy. Dzień dobry, jestem Kamil, to jest finał. Losujemy Suprę. Pomysł tak pojebany, jak to, że do nagrody głównej jest drugi samochód dołączany. Proszę więc o zmianę logotypu u góry. A45 AMG wjeżdża i za parę minut stanie się innym autem. 10 godzin na garażu wywiera również wpływ na psychikę. Napoleon Golkowicki. Wyznaczamy nowe standardy.
Nie licząc M-ki, to muszę przyznać, że do Mercedesa chyba najlepsze jakościowo karbony, jakie w ogóle przyszły. Mega wszystko ładnie położone, proste, równe i dobrze polakierowane. Może nie, że się nie spodziewałem, ale jestem pozytywnie zaskoczony, że aż tak dobrze to wygląda. No i coś, co czuję, że się wam spodoba. A mianowicie felgi, złoto wpadające w biel pod odpowiednim kątem padania światła. Wzór to jedno, bo fajny, ale odcień naprawdę mega nietypowy. Resetujemy listę z Supry i piszemy ją na nowo. 1. Wyjeżdża zderzak tylny, ściągamy seryjny dyfuzor i wlatuje nowy. Zderzak ląduje na miejscu, zgrywa się końcówkami i jest elegancko. 2. Przód A-klasy sam w sobie jest naprawdę bardzo fajny. Grill Panamericana, agresywny zderzak i lampy. Trzeba by dołożyć tylko przedni splitter i właściwie nic więcej mu już nie potrzeba. 3. Progi boczne pompują nam auto w boki. Jest elegancko. 4. Felgi z założonymi oponami wjeżdżają na swoje miejsce i auto siada na glebę. Przypominam, ono jest już obniżone. A, wtrącę tylko nawiasem, że mowa o aucie, które jako druga nagroda do nagrody głównej. No bo jako zwycięzca wyjeżdżasz M3 i właśnie Mercedesem. To tak tylko chciałem delikatnie przypomnieć. 5. Górny spoiler z całego kompletu pakietu. Bania z tym, żeby go założyć, jest na 5 godzin. 150 zatrzasków, śrubek, plastików, ale na koniec oddaję. I 6. No to jest układ dolotowy, tutaj nie będziemy dużo gadać, już go znacie, jest piękny, wykonany jest pięknie, pasuje idealnie do osłony silnika, na której przypominam, że podpisany gość, który go składał. Przechodzimy sobie powoli w ostatnią fazę filmu, która będzie dotyczyć E4 Przyjaciela, w związku z czym dla wielu z was pewnie będzie to najbardziej znacząca faza filmu. Gdyby jednego było mało, to tak jak zapowiadałem, E4 Przyjaciele będą w ilości sztuk 3. Można by pomyśleć gruzy, ale nie będzie to prawda. Już na sam początek powiem wam, żebyście wiedzieli, o czym gadamy i skumali, że nie jest to byle nagroda dodatkowa za jakieś tam 5 klocków. Kupiliśmy 3 sztuki i daliśmy za nie kolejno 29 koła, 24 500 i 23 klocki daliśmy za najtańszego. I teraz są takie ceny w ogóle E46 Coupé z 3 litrówką. Kto z was śledzi temat, pewnie doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Także już mamy niezłą podstawę w tej, w cudzysłowie, dodatkowej nagrodzie. Do każdego auta dołożyliśmy naturalnie pakiet adapta driftingu. Zawieszenie gwintowane, hydrołapa, adaptery skrętu, ale 46 akurat samo w sobie już nieźle skręca. Kierownica sportowa, pasy szelkowe, bo musi być full opcja, jak samica wsiada, to ma wiedzieć, że trzeba się bać. W pakiecie również fotel dla kierowcy, dla pasażera specjalnie nie montuję, co by wygodnie damie się wysiadało i wsiadało. Rozpórki to wsadziliśmy we wszystkie przewidziane i w sumie nieprzewidziane przez producenta miejsca również. Dużo pracy dookoła fajnych customowych części, mocowań, wszelkiego typu wzmocnienia i tym podobne. Tak, żeby naprawdę były to dzielne sprzęty gotowe na upalanie i naprawdę na wiele lat jeszcze pracy, a nie jakieś tam śmietniki. Jak widzicie na ekranie, wyszło naprawdę ładne, klasyczne E46 z legendarnym, pancernym piecem na szerokiej insygnii z tyłu, bo wujo doskonale wie, że ten stop metalu opracowany przez inżynierów Opla, chyba we współpracy z NASA, przetrwa solidne jebcie w każdy krawężnik. Dla was, czyli tych, którzy oglądają filmy do samego końca, mam jeszcze jeden fajny news, a mianowicie łącznie podczas live'a finałowego wybierzemy 36 zwycięzców. Łącznie aż 36 osób w tej akcji coś wygra. 6 osób wygra samochody, no bo M3 idzie w pakiecie z A45, czyli łącznie wygrywa 6 osób. To jest już jakiś absurd. Pomyślcie sobie, skoro łącznie wygrywa 36 osób, a liczmy, że te grube nagrody, czyli te samochody, wygra aż 6 różnych od siebie osób, to łącznie zwiększyło się nam aż 6-krotnie prawdopodobieństwo wygrania samochodu, czyli
Przykładowo, jeżeli było 1 do, nie wiem, 600, nie wiem, to tak strzelam całkowicie, to jest tylko przykład. To teraz już jest tylko i wyłącznie 1 do 100. To jest fest mocny, moi kochani. Rozpoczynamy akcję już za tydzień o godzinie 14:00 w sobotę. Pamiętajcie, żeby być wtedy ze mną na kanale. Celowo w tym filmie nie pokazywaliśmy jakby samochodów jako gotowych, aż w takich, wiecie, ogrywkach jakichś nocnych i tak dalej, żebyście zobaczyli to w filmie, który całą akcję będzie rozpoczynał. Dziękuję wam pięknie, tworzymy tutaj wspólnie na tym kanale piękną historię. Myślę, że to naprawdę jest temat, który oczywiście stworzyliśmy wspólnie. To nie tylko ja, to również to, jakie wy generujecie liczby, wyświetlenia, jak jesteście zaangażowani, żeby brać w tym wszystkim udział. No i naprawdę, z ręką na sercu, jestem podjarany tym, jak to wszystko się potoczyło i nie mogę się doczekać, żeby zadzwonić do kogoś z was i powiedzieć: siemano mordo, wygrałeś M3, gdyby tego wszystkiego było mało, to jeszcze A45S AMG, za które wydaliśmy więcej sosu niż za pierwszą nagrodę w historii tych moich akcji, czyli 352 JZ-a. Fajnie. Tak się historię pisze, ja pierdolę, no. Pu. Normalnie. Wuja jak teraz zrobił, to jest... Jest wysoko. Paweł, nie skacz. Paweł, nie skacz, się połamie, że jest wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.